Dzień dobry. Dziś powiem o właściwościach profilaktycznych i wspomaganiu leczenia infekcji wirusowych, w tym koronawirusowych, przy pomocy sorbentu hydrożelu kwasu metylokrzemowego. W przebiegu bardzo wielu infekcji wirusowych, nawet dotyczących układu oddechowego, okazuje się, że samo infekcję wystąpienie objawów ze strony układu oddechowego poprzedzają zaburzenia przewodu pokarmowego. Nudności, wymioty, czasem biegunki, bóle brzucha. W związku z tym sorbent taki może bardzo skutecznie przyczynić się do zniesienia tych objawów i do zmniejszenia samej choroby. Tak samo jest w przypadku infekcji koronawirusem. Ponieważ wiele osób ma dysbakteriozę, u wielu osób stwierdza się nieszczelność jelita, to drogą pokarmową wirusy te mogą wnikać do krwi, roznosić się po całym organizmie i po prostu powodować te wszystkie zaburzenia związane z infekcją. Organizm taki nie jest jeszcze przygotowany do obrony, bo nie ma przeciwciał przeciwko tym wirusom. Ma wprawdzie białe krwinki, które będą pożerały trochę tych drobnoustrojów, ale jest to obrona za mała. W związku z tym sorbent ten może być bardzo skuteczną w tym przypadku pomocą. Natomiast u ludzi, którzy zachorowali na ciężkie choroby związane właśnie z infekcjami koronawirusem, mają sepsę, mają po prostu stan zatrucia organizmu, sorbent ten będzie miał nieocenione właściwości właśnie eliminowania tych toksyn, które powstały w wyniku stanów zapalnych, jak również toksyn, które powstają w normalnych procesach metabolizmu organizmu, a więc mocznika, bilirubiny, różnych peptydów i różnych innych toksycznych związków. Ba, sorbent ten może być również używany jako środek do eliminacji alkoholu etylowego. Sorbent ten wyciąga wszystkie toksyny od 70 do 1000 kilodaltonów. Sorbent ten jest dla organizmu obojętny, bo on wprawdzie przechodzi przez przewód pokarmowy, ale do krwi nie wnika. Natomiast zabiera ze sobą wszystkie te toksyny, które są w płynie tym jelitowym i które zostaną wydalone po prostu z kałem. Działa on podobnie jak elektromagnes, bo ma po prostu ładunki na swoich zakończeniach cząstek i w związku z tym będzie przyciągał te drobnoustroje, które są, mają znak przeciwny do tego, jaki jest na końcówkach właśnie tego sorbentu. Sorbent, ten hydrożel kwasu metylokrzemowego, jest bardzo przydatny w profilaktyce takich zatruć jak rotawirusami, jak grypa, jak chociażby inne choroby, które powodują infekcje w organizmie. W różnych chorobach alergicznych, w różnych chorobach związanych z zatruciem organizmu, w chorobach autoimmunologicznych. Trzeba powiedzieć, że sorbent ten jest stosunkowo prosty w użyciu, bo jest to pasta, taka pasta, gdzie bezbarwna, którą się daje do szklanki, rozcieńcza wodą. Jest jeden tylko warunek, 2 godziny po jedzeniu i potem 2 godziny nie jeść, ani nie zażywać żadnych leków, bo sorbent wyciągnie nie tylko toksyny, ale również leki, które zostały zażyte. W krajach, które wydały zalecenia co do leczenia pacjentów z koronawirusem, gdzie Ministerstwa Zdrowia polecają sposoby postępowania, sorbent ten został włączony jako normalny środek profilaktyki i wspomagania leczenia infekcji koronawirusowych. Sorbent ten, hydrożel kwasu metylokrzemowego, znany jest na rynku pod handlową nazwą Enteros Gel.